Apartamenty pod telegrafem. Tutaj się wybieramy z Koko już jutro. Co prawda, miejsce było wybierane pod to, żeby w nowy rok na Sylwestra z 31 na 1, mieć piękną panoramę na całe miasto Kielce ze zjazdu telegraf narciarskiego. Niestety, ale pogoda jest niesprzyjająca. I niestety taka już ponoć ma zostać aż do nowego roku. Także jest deszczowo, mokro. Więc nie wiem, czy nam się uda. W każdym razie tak. Jutro się wybieramy dokładnie do tego miejsca. Jest to jedna z najlepszych pozycji, jakie tylko jest, a za tą cenę na pewno najlepsza. Tutaj mamy? Czystość 9,6, komfort 9,5, udogodnienia 9,4, personel 9,6, stosunek ceny do jakości 9,5, bezpłatny Wi-Fi, lokalizacja. Lokalizacja jest mniej oceniana, ponieważ to jest troszeczkę tak na uboczu Kielc, nie jest w centrum. A tak jak mówię, my chcieliśmy mieć od naszego apartamentu będziemy mieli około 5-10 minut spacerkiem na skocznię. To nie jest skocznia. Zjazd narciarski, telegraf. Ogromna góra, z której widać panoramę całego miasta Kielce, także no jeżeli nie będzie padało, to właśnie stamtąd będzie film, jak wszystkie fajerwerki rozświetlają niebo w noc sylwestrową. Mam nadzieję, że się uda, tak? Apartament wygląda. Nie wiem, jak nasz apartament dokładnie będzie wyglądał, ponieważ w tym budynku się znajduje kilka. No w każdym razie oceny są naprawdę topowe, więc ciężko jest znaleźć coś lepszego. Mieszkanie ma ponoć, nasz apartament ma ponoć 60 metrów kwadratowych, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało na żywo. Oczywiście wszystko będzie nagrane. O! O! A tego to nie widziałem. Nie zabrnąłem tak daleko. Wystrój jest taki normalny, że tak powiem. Nie czuć tego ciepła po zdjęciach. To jak było na przykład w Elegant Apartment w Kielcach. Naszym topowym miejscu, w którym się mieliśmy okazję zatrzymać. W każdym razie 128 opinii, tak? 9,4. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Następny film to już będzie jutro z drogi. Plan wygląda taki, że jadę do Ostrowca Świętokrzyskiego, tam się spotykamy z Koko i stamtąd jedziemy do Kielc. Myślałem, że to będzie jednak trasa, że to będzie trasa nowa, aczkolwiek tylko kawałek tej trasy będzie nowa, ponieważ jechaliśmy tam na Trzy Krzyże tą trasą, także wczoraj patrząc na Google mapy, zobaczyłem, że to jest trasa właśnie, którą już jechaliśmy, także nie będzie jakaś tam nowa, no ale cóż, tak? Zobaczymy, jak się nam uda pobyt sylwestrowy. Także do kolejnego filmu.